Dziś rezerwacja w Big Booku i arcyciekawi goście. Cezary Łazarewicz, autor książki nagrodzonej Nike o Grzegorzu Przemyku, powraca z kolejną opowieścią. Na Szewskiej sprawa Stanisława Pyjasa. 77 rok w Krakowie. Nad ranem 7 maja zostaje znalezione ciało studenta powiązanego z opozycją Stanisława Pyjasa. Przez 45 lat nie udało się dojść do tego, kto go zabił. Cezary Łazarewicz w swojej powieści próbuje jeszcze raz dojść do prawdy. O tym będziemy z nim rozmawiać, ale Cezary jest też konsultantem spektaklu poświęconego Barbarze Sadowskiej, matce Grzegorza Przemyka, spektaklu, monodramu, w którym główną rolę, jedyną, gra Agnieszka Przepiórska, która też będzie naszą gościnią. Zapraszam. 7 maja 77 roku na klatce schodowej w bramie na ulicy Szewskiej 7 w Krakowie znaleziono ciało studenta Stanisława Pyjasa. Przez 45 lat milicja, policja, prokuratorzy, dziennikarze próbowali dojść do tego, co stało za śmiercią Stanisława Pyjasa. Kto tę śmierć spowodował? O tym też po 45 latach napisał Cezary Łazarewicz w książce Na Szewskiej Sprawa Stanisława Pyjasa. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Ogromne dzieło w twoim stylu, czyli niezwykle drobiazgowo zdokumentowane. Przytaczasz, nie wiem czy wszystkie, ale mnóstwo hipotez na temat śmierci Stanisława Pyjasa. I zastanawiam się, dlaczego właściwie się wziąłeś za tę, wydawałoby się, nierozwiązaną i nierozwiązywalną sprawę? Ja myślę, że jest cały czas, oprócz takiej mitologicznej rzeczywistości, w której żyjemy, są ludzie, którzy chcieliby się dowiedzieć prawdy. Mhm. I ja biorę się za takie tematy, które... To jest zarzut też sam do siebie, które są niby wszyscy o nich słyszą, a nie wiedzą, jak się zakończyły. I mnie to pasjonuje, bo zadaję sobie takie pytania, które kiedyś sobie zadawałem, a dzisiaj mogę szukać na nie odpowiedzi. Mm-hmm. Mogę rozmawiać z ludźmi, mogę docierać do źródeł, mogę pytać. No a sprawa Pyjasa w jakiś sposób kształtowała pokolenie ludzi trochę starszych ode mnie. Dla mnie ona była mityczna, historyczna, ale on ważna. No i myślę, że dla tych, którzy dla nich była ważna, jest ta książka. Mhm. No a i... którzy chcieliby poznać trochę więcej szczegółów. Mhm. Na pewno ta sprawa i ta śmierć ukształtowała też ludzi, którzy mieli wpływ na naszą rzeczywistość i mają polityczną, bo pamiętajmy, to było trzech kumpli, czyli Stanisław Pyjas, Bronisław Wilcztajn, i który zresztą ciągle walczy o to, żeby prawda o tej śmierci została, żeby ta sprawa została wyjaśniona. I Lesław Maleszka, czyli Ketman, też przyjaciel SKS-u, jednocześnie wieloletni, błyskotliwy współpracownik Służby Bezpieczeństwa, bo tak trzeba powiedzieć. Czego ty dowiedziałeś się, czego do tej pory nie znałeś, co nie było w publicznym obiegu o tej sprawie? Wiesz co, po pierwsze... Może jeszcze tylko dodajmy, na czym polega problem, prawda? Bo może nie wszyscy znają. Gdzie jest ta zagwozdka tej śmierci? Że ona jest tajemnicza, mhm, i niewyjaśniona. Nie wiadomo, znaczy znaleziono ciało. Wiesz co, jak mieszkasz w Krakowie i idziesz Szewską i czytasz, że Pyjasa zamordowało SB, a później idziesz pod Żaczek i oglądasz pomnik, to nie masz żadnych wątpliwości, że Pyjasa zamordowało SB. I w Krakowie SB. Nie było takich wątpliwości. No, i wiesz co, ja chciałem się dowiedzieć, jak to się stało, że Kraków dowiedział się, że Pyjasa zamordowało SB. Czyli jak się narodził ten mit, który dzisiaj jakby udowadniają te pomniki. No i dowiedziałem się tego. Dowiedziałem się, co dla mnie było zaskoczeniem, prawdę mówiąc, bo w tych wszystkich tekstach, publikacjach, filmach brakuje takiej podstawowej wiedzy, którą ja szukałem. Kto pierwszy zobaczył ciało? Kiedy się pojawili studenci, koledzy? I dla mnie było na przykład ogromnym zaskoczeniem, że
że ci ludzie, ci z późniejszego SKS-u, oni nie dotarli na Szewską, kiedy jeszcze leżało tam ciało Pyjasa. Mhm. Oni się dowiedzieli z przesłuchań milicyjnych, że ich kolega nie żyje. Koło południa. To już było bardzo późno. Ciało było już w prosektorium. No Wilcztań się dostał do prosektorium, prawda? Tak, no to jest szeroko znane, ale też nie wiadomo, myślę, że to nie jest powszechna wiedza, że on był dwie czy godzinę po zakończonej sekcji zwłok, która się wtedy rozpoczynała błyskawicznie. Gdzie ciało mogło już być zmienione, twarz w wyniku sekcji? No, ta sekcja była bardzo ingerująca, ale też rozmawiałem z lekarzem, który prowadził tą sekcję zwłok. I też się dowiedziałem, że milicja początkowo podchodziła do tego bardzo rutynowo. To był jakiś człowiek znaleziony na klatce schodowej. Zawartością alkoholu we krwi. To później się okazało, jeszcze wtedy nie wiedzieli. I to była rutynowa sprawa. Stała się ona ważna dla władzy w momencie, kiedy okazało się, że to jest Pyjas, który był wcześniej inwigilowany przez SB. I wtedy ta informacja została przekazana do Warszawy. I to, to, że tyle dokumentów jest w tej sprawie, to świadczy o tym, że władza wyjątkowo podchodziła do tego. Że ta władza jednak od razu się zorientowała dość szybko, co może z tego że wyniknąć? To wyjątkowy przypadek i trzeba zrobić wszystko, żeby go wyjaśnić. Do dzisiaj bardzo wielu osób w twojej książce związanych z Urzędem Bezpieczeństwa, z prokuraturą, choćby lekarz, który prowadził sekcję zwłok, nie są w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy to było morderstwo, czy nie. Nie, no wydaje mi się, że się oni naprawdę dość jasno wypowiadają. Ale problem polegał na tym, na braku wiarygodności tamtej władzy. To tak jakbyś dzisiaj usłyszała coś w wiadomościach TVP o 19:30. No to znaczy, że władza przekazuje pewien komunikat. Czy to jest prawda? Trzeba to sprawdzić w niezależnych źródłach. Wtedy niezależnym źródłem było Radio Wolna Europa, które mówiło, że Pyjas został zamordowany. Albo są wielkie znaki zapytania, przynajmniej tak. Na początku to było dość ostrożnie, a później już szedł komunikat, zamordowano Pyjasa. Czarne juwenalia, przecież do Krakowa zjechali dziennikarze z całego świata, żeby to zobaczyć. I to było coś wyjątkowego. Kraków jest oczywiście zawsze wyjątkowy i niepokojący. Dziękuję bardzo. O, widzę, że jeździłeś się często w sprawie. Wspaniałe miasto, ale pomyśl sobie, że od roku 76, kiedy były manifestacje robotnicze, od roku 70, i obie dość mocno i brutalnie stłumione, to była kolejna manifestacja, tym razem władza się nie odważyła stłumić tego protestu. I to jak kilka tysięcy ludzi wychodzi na ulicę, idzie z czarnymi flagami, tak, to jednak musiało robić wielkie wrażenie. A jeśli chodzi o studentów, to było to początek ruchu niezależnego, prawda? Tak, ale to od 68 to był pierwszy protest. Taki wielki protest. Wszystko wydawało się stłumione. Opozycji w Krakowie zorganizowanej nie było. I to była iskra, która doprowadziła do, do tego, co chyba mamy dzisiaj. Słowo Solidarność narodziło się w Krakowie. Studenckie Komitety Solidarności. Tak. Ktoś mówi w twojej książce, że prawdopodobnie Macierewicz wymyślił to słowo Solidarność. No, gdzieś tam pada takie zdanie. Być może, ale też jest podejrzenie, że Liliana Sonik rzuciła. To ludzie w tym środowisku nakręcali się. Oni siedzieli w grupie. I ktoś rzucił taki pomysł, jak się mamy nazywać. Studencki Komitet Solidarności imieniem Stanisława Pyjasa. Tak się to miało nazywać.
w nocy z 14 na 15 wymyślili to. Mhm. A kiedy odczytywali deklarację założycielską, już tego Stanisława Pyjasa zabrakło. Ale czy zabrakło go w nazwie, czy nie, to wiadomo, że ten komitet powstał po tej śmierci. Na jego śmierci. Mhm. Wiesz co, to też jest tak, że ludzie przyjeżdżali z innych miast poruszeni tym wszystkim, żeby być bliżej. I te studenckie komitety zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. To prawda, w całej Polsce. Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź. To nie był przypadek. Mhm. I zaczęli się organizować studenci. Mhm. A gdyby tej śmierci nie było, myślę, że nadal by to tak ten PRL gnił powoli, powoli. No, było to już był ten moment schyłkowy, więc być może coś innego uruchomiłoby te wydarzenia, bo ale już wiesz, było oczekiwanie na tę iskrę, jak widać. Tak, ale ani Radom, nie spowodował. Ani kartki na cukier nie spowodowały tego, żeby studenci się zbuntowali. A to stało się element, takim zarzewiem tego niezależnego ruchu studenckiego. Jest w tej książce człowiek opisany, dla mnie ważny bardzo w moim intelektualnym i zawodowym rozwoju, Lesław Maleszka, czyli ten z tej wielkiej trójcy, Pyjas, Wilcztajn, Maleszka, który no właśnie był przyjacielem, intelektualną maszyną tego środowiska, bo to była maszyna intelektualna, a w wolnej Polsce współtwórca wolnych mediów, wychowywał dziennikarzy, między innymi mnie, w Gazecie Krakowskiej, Kasię Kolendą-Zaleską. Ma swoje sukcesy, tak. Bardzo byłyśmy przeciwne lustracji, ale nie należy oglądać się w przeszłość. No ale okazało się, że przez cały ten czas, właściwie od początku, od 76 roku był agentem, tak jak mówiliśmy. I być może on też przyczynił się do śmierci Staszka Pyjasa. Jego ale informacje... Ale co to znaczy być może? No, bo nie wiemy tego, prawda? Jego informacje, przynajmniej o rozkładzie jego dnia, mogły umożliwić. Tak, ale po pierwsze, nie bronię Maleszki, ale Maleszka był nie jedynym... Który donosił. Który donosił. Wśród 10 założycieli tajnego SKS-u dwóch donosiło i ten drugi był... równie wydajny, żeby nie powiedzieć bardziej wydajny wtedy niż Lesław Maleszka. Myślę, że Maleszka, problem jego polegał na tym, że po pierwsze był bardzo blisko tych ludzi, był zaprzyjaźniony i z Wilcztajnem, i z Sonikiem, i ze wszystkimi. I z Pyjasem. I miał tą aurę wariata. Ważny, a ten drugi po prostu wyjechał w lipcu 77. I dopiero później raporty Maleszki stały się bardzo ważne, bo to był bardzo ważny okres, kiedy rozwijała się opozycja, kiedy Kraków nawiązał kontakty z Warszawą, kiedy Leszek stał się osobą bliską Jackowi Kuroniowi, bardzo. Michnikowi. Ostatnie pieniądze od Służby Bezpieczeństwa, bo on był za to wynagradzany, był na żołdzie, wziął już po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, czyli już po przełomie. To się zgadza, bo SB się wtedy już została. Do połowy 90. roku. Działała, a później tak. Już nie. W 2019 roku sprawa Pyjasa została umorzona, zamknięta z powodu braku... Niewykrycia sprawców. Czy to uzasadnienie, które jest na końcu tej książki, nie będziemy tego zdradzać, bo niech wszyscy przeczytają, ci, którzy się interesują, jest zgodne z tym, o czym ty myślisz, czy jak ty myślisz o tej sprawie? Wiem, że trzeba teasować w takich rozmowach i powiem tak, najważniejsze pytanie, które, czy ci sprawcy w ogóle byli, czy ci sprawcy się w ogóle pojawili i to jest najważniejsze pytanie, które
odpowiedzi szukał prokurator i prokuratury od roku 91. A w zasadzie od 77. Różnica między tym śledztwem 77 a tym w wolnej Polsce polegała na tym, że tam wykluczono jeden wątek udziału Służby Bezpieczeństwa. A od roku 91 badano głównie wątek udziału Służby Bezpieczeństwa. Miłej lektury. No dobrze. A ty się dowiedziałeś? Ta odpowiedź będzie w twojej książce? To znaczy, ja mam na ten temat zdanie, ale chciałbym trochę tak dać czytelnikowi szansę. Każdy się zorientuje i każdy sobie zdanie wyrobi na podstawie tego. Każdy tak, ale ty jakieś sobie wyrobiłeś. Tak. Która z hipotez jest ci najbliższa? Hipoteza taka, że wszystkim rządził przypadek. I też chciałem powiedzieć, że wiesz, tam jest najczarniejszy z czarnych charakterów opisany. Doktor Marek, którego ja miałem... Kryminalistyki. Szef z Zakładu Medycyny Sądowej, który przez od dziesięcioleci jest oskarżany o manipulowanie i fałszowanie dokumentacji lekarskiej. Dla mnie jednak, ja go spotkałem przy okazji Przemyka, gdzie wykazał się niezłomnością i nawet to był ekspert, który do końca mówił, że wszystkie ślady świadczą o tym, że Przemyk został pobity na komisariacie. I nie mogłem zrozumieć, o Marku, bo i teraz przeskok do sprawy Grzegorza Przemyka, że on był ekspertem w sprawie Grzegorza Przemyka, o której zaraz będziemy rozmawiać. I twierdził, że... Twojego bohatera, że został pobity... Na komisariacie. I ja naprawdę, jak się o tym dowiedziałem przy pisaniu tej książki, nie mogłem zrozumieć, jak 6 lat wcześniej mógł być według opowieści opozycji dyspozycyjnym medykiem sądowym. I tej odpowiedzi też szukam w tej książce. Zdzisław Marek został posądzony o to, że zmanipulował wynikami ekspertyzy medycznej w przypadku Stanisława Pyjasa i w latach 90. stał się głównym celem ataków Bronisława Wittsteina, który uczynił go twarzą i winnym tego całego manipulacji jego zdaniem. Mówił o współudziale w zbrodni. Wręcz o współudziale zbrodni, ale tak jak mówisz, powołujesz się na to, że parę lat później... Tak, parę lat później był ekspertem w przypadku śmierci Grzegorza Przemyka, gdzie twardo stał na stanowisku bardzo niewygodnemu władzy, przeciwko tej tezie władza wysunęła wszystkie swoje armaty, że jednak Przemyk został pobity na komisariacie, a nie przez sanitariuszy. Tak, i nigdy nie ustąpił. Nie zmienił i nigdy nie zmienił zdania. Jesteś konsultantem też Cezary spektaklu, który powstał wokół twojej publikacji, wokół postaci Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka. Ten spektakl nazywa się W maju się nie umiera. Gra rolę Barbary Sadowskiej Agnieszka Przepiórska, która też grała w spektaklu Matkę Sadowskiej, opartym już bezpośrednio na twojej książce. No i może zaprośmy Agnieszkę, która dołączy do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Państwo się znają, rozumiem. Znamy się. Tak, znamy się ze sceny. To znaczy ja z widowni panią Agnieszkę znam. Nie, żartuję, znamy się, po prostu rozmawialiśmy. I wiedziałem, że Agnieszka przygotowuje ten spektakl i jestem jej bardzo wdzięczny. I chyba wszyscy powinniśmy być wdzięczni za przywracanie pamięci osoby kompletnie zapomnianej, jaką jest chyba ciągle Barbara Sadowska. Ona ją ożywia, pokazuje jej emocje, pokazuje tym, kim była i przywraca pamięć o poetce. Poetce, matce, opozycjonistce i kobiecie. Agnieszko, czy Cezarego książka, za którą dostał nagrodę Nike, czyli Żeby nie było śladów, była dla ciebie inspiracją? Czy to właśnie to był impuls? Ta historia moja z Barbarą Sadowską zaczęła się właśnie w Teatrze Polonia 5 czy 6 lat temu to już było. I wtedy czytałam książkę i wtedy też spotykaliśmy się z Cezarym i powstawał scenariusz, ale adaptacji wtedy książki. Natomiast miałam duży niedosyt już w spektaklu tego, że Barbara jest tam
no, jest jej tak mało, bo trzeba było opowiedzieć całą historię. I wtedy już czułam, że ona potrzebuje więcej miejsca na swoją historię. Na opowieść o sobie, o swoich losach, od Francji, poprzez działalność w opozycji poprzez te słynne imprezy. W jej domu, szalone zupełnie, taka bohema. To była po prostu wtedy bohema w latach 80. warszawska. Bardzo mocno opisujesz w książce, że te wszystkie obyczajowe wątki były wykorzystywane przeciwko Barbarze Sadowskiej, która po śmierci swojego syna właściwie została postawiona wobec całej machiny państwa, która próbowała udowodnić, że syna pobili śmiertelnie sanitariusze, a nie milicjanci na komisariacie. Ale oni chcieli też udowodnić coś więcej, że Sadowska była złą matką. Mhm. I to w to tym się powtarza w twoim spektaklu. Tak. Jest tak. Bardzo istotne. Mhm. Tak, ja mówię, a właśnie matka pijaczka, matka, która niedobrze zajmowała się dzieckiem. Miała romans z jego kolegą, tak, prawda? Tak, przynosiła alkohol. Plus jeszcze mocna rzecz, wydaje mi się, jest też to, że wzięła syna ze szpitala, tak? Tam jest ten już że, po że się źle nim zajmowała, mm-hmm. że przykładała gorący ręcznik zamiast zimnego. Mm-hmm. I jest taki moment spektaklu, kiedy ona czyta w gazecie artykuł o sobie i o Grzegorzu, że to ona go zamordowała, że ona go do krzyża tymi rękami przybiła. I to jest dla mnie jakiś taki jeden z mocniejszych momentów w spektaklu, który też chcę jak najdalej od siebie odsunąć. Mm-hmm. Agnieszko, no właśnie, bo ty jesteś specjalistką od monodramów i opowieści o kobietach tragicznych. Tak jest w Ginczance, twoim monogramie o przepięknej polsko-żydowskiej poetce, która została wydana w czasie wojny Niemcom i zginęła. Tak jest teraz, opowiadałaś o Annie Walentynowicz w monodramie o Simonie Kossak i teraz jest właśnie Barbara Sadowska. To tragedia ciągnie cię do tych kobiet? Cierpienie? Nie wiem, próbowałam to analizować ostatnio właśnie, co mnie ciągnie. Wydaje mi się, że jest coś wspólnego w tych wszystkich bohaterkach, czyli jakby to opracowywanie strategii przetrwania w trudnych momentach, ale też samostanowienie o sobie. I Simona Kossak, którą zresztą tutaj miała premierę właśnie tu na tej małej scence w Big Booku. W trakcie chyba festiwalu, prawda? Festiwal już później grałam, a premiera jeszcze była jakoś tuż przed, w trakcie pandemii, parę dni było luzu. I Simona samostanowiła sobie, mówi, jestem Simona bez nazwiska, kiedy postanawia zamieszkać w puszczy i odciąć się od rodziny Kossaków, która ją też odrzucała właściwie od początku, ponieważ nie była chłopcem i nie miała talentu malarskiego. I w Ginczance ona też samo stanowi o sobie, że będę Polką, będę poetką, jadę do Warszawy. Anna to w ogóle jest jeszcze inna historia. Zresztą wracam też do historii Anny w Łazienowej od września, więc bardzo się cieszę. Tam jest też samostanowienie o sobie, też nadanie sobie narodowości polskiej. Tak, mm-hmm. też, no i z Sadowską też poniekąd, bo ona urodziła się we Francji, czego nie wiedziałam. I właściwie do Polski przyjechała dopiero po wojnie. Tak, tak, przyjechała po wojnie, ale no, cały czas była małą dziewczynką. W tych bohaterkach przed Sadowską te podróże były szersze. Tu jednak w Sadowskiej jest ta podróż wewnętrzna bardzo mocno. Do polskości, ale też, co ważne w tym spektaklu wydaje mi się, to jest ten mit matki Polki, z którym ona jakoś jest wychowana. Mimo tej bohemy, to jednak jest osobą wierzącą, prawda? Jest blisko księdza Popiełuszki, bo ona była aktywną opozycjonistką. Ale staje się wierzącą. A staje się wierzącą, tak? Według mnie to jest, ona jest ateuszką przez duże A i dopiero lata 70., 80. sprawiają, że ona zbliża się do kościoła. Ale też jako wyraz opozycji, prawda? Tak. Tak się wtedy też manifestowało swój opór. Elementem spektaklu jest bardzo piękna poezja pasyjna. Są odwołania też do dziadów Mickiewicza, do tej postaci Rollinsonowej, która jest taką właśnie figurą w naszej i literaturze, i wyobraźni matki, która traci syna, która czuje jego ból. Powiedz mi, jak przygotowywałaś, wchodziłaś w tę postać, to co miałaś przed oczami? Kogo? Starałam się zbudować zupełnie alternatywną rzeczywistość. Mm. I ponieważ sama jestem mamą i rodziłam swojego syna mając 24 lata, czyli dokładnie jak Barbara Sadowska, starałam się
odciąć od swojej osobistej historii, żeby też chronić siebie i swoją wrażliwość, bo to jest... Bardzo intymny spektakl, bardzo intymny, głęboko. Tak, i naprawdę muszę wejść i głęboko w swoje emocje i też w ten, też zmierzyć się ze sobą jako matką. Więc budowałam sobie alternatywną rzeczywistość tego Grzegorza, jakby bardzo mocno gdzieś wyobraziłam sobie, bo ja opowiadam właściwie od momentu porodu, od momentu bycia w ciąży do jego śmierci. Więc to była taka bardzo intensywna i głęboka praca nad zbudowaniem postaci i historii takiego wewnętrznego przeżywania. Mhm. Cezary, masz porównanie, przepraszam, teraz cię postawię przed bardzo trudnym wyborem albo zestawieniem, bo w filmie Jana Matuszyńskiego, żeby nie było śladów, w rolę matki Grzegorza Przemyka, Barbary Sadowskiej, wciela się Sandra Korzeniak i też tworzy niezwykle intensywną postać. Tak intensywną, że niektórych to odpychało. Ja akurat bardzo weszłam w jej historię. Masz dwie Sadowskie, Agnieszki i tamtą. Jak je czytasz? Obie są bliskie tego czegoś? No ja myślę, że tak, ale to jest tak. Film jest czymś zupełnie innym niż spektakl. Mm-hmm. Zresztą grany przez Agnieszkę w domu spotkań z historią. Tak, malutka to jest bardzo, salka, bardzo intymna. To jest bardzo intymne, to jest, przeżywa się zupełnie... Ja miałem takie poczucie, że od pierwszej sceny ta Agnieszka łapie nas za mordy i targa nami po tej całej małej sali. Emocje, które przychodzą od śmiechu do płaczu. Tak. Bo to nie jest chronologiczna opowieść. A film jednak to jest coś tak jak lizanie przez słoik. To się wszystko ogląda, to jest świetne, ale wiesz, że to nie wiem, może trzeci dubel, drugi dubel, a tutaj jest wszystko na żywo. Strzewi to płynie. Uczestniczysz w tym wszystkim, w tym gniewie, w tym poczuciu rozpaczy, w tej pasji, którą przeżywa Barbara. Tak jak mówię, no to jest świetne. Ja dopiero jak zobaczyłem ten spektakl, to się poczułem tak, jak Agnieszka mówi, że żeby nie było śladu, kiedy ona grała jedną tylko z postaci, to dla Sadowskiej jest trochę za mało. A teraz ją wyrywamy z niepamięci. To znaczy wyrywamy. Agnieszka ją wyrywamy. Bo to Cezary jak... też, przepraszam, tylko wejdę ci słowo, przypomniał mi, że jest 40-lecie. Bo ja odezwałam się do Cezarego, że mam taki zamiar zrobienia monodramu. 40-lecie śmierci, 40-lecie Grzegorza śmierci Przemyka. Grzegorza. Ja poczułam, że to jest dokładnie jakby ten moment i jakoś nie był to przypadek. Nie, to wypadku, świetnie, bo wy to planowaliście trochę później. Tak. Ja mówię, nie, idealnie koniecznie wyszło, to trzeba zrobić. 14 maja jest rocznica. To musi być to, 40 rocznica i świetnie, że się udało to. Słuchajcie, dwie uniwersalne rzeczy, które wynikają dla mnie, bo ja czytałam twoją książkę, poszłam na spektakl Agnieszki, czyli z jednej strony Pyjas, z drugiej strony Przemyk i ty, który łączysz tę historię jako reporter. Kiedy zobaczyłam ten spektakl, zrozumiałam po pierwsze, że stykam się z czymś uniwersalnym, że z bólem tej matki może się identyfikować każda matka, która traci dziecko, a tym bardziej teraz, kiedy matki w Ukrainie tracą dzieci codziennie, że to po prostu wyszło ponad tę historię. Czy grając tę rolę, masz te poczucie, że to nie jest opowieść tylko o poetce Barbarze Sadowskiej, która w 83 roku straciła syna? Tak, mam takie, i nie miałam tego przeczucia, jak robiłam spektakl. Dopiero przy konfrontacji z widzami, z widzkami, bardzo mocno to odczuwam, że to stało się uniwersalną historią i Barbara Sadowska jest dla mnie w tej chwili jakimś takim medium, przez które te wszystkie historie przepływają. Moment, kiedy mówię, ile takich matek na kolanach chodzi po miastach, ddzieci szuka, synów opłakuje i nikogo to nie dziwi, bo ich jest tyle, że nikogo to nie dziwi, to mam przed oczami Ukrainę. Natomiast też byli moi znajomi z Rosji, którzy uciekli. Wykończyłam szkołę w Petersburgu i dla nich to była opowieść o dzisiejszej Rosji. Mhm.
o tym, że nie mają tam możliwości wypowiadania się i że sądy są po stronie. Opłakania też swoich synów. Tak. I też ten układ też przeciwko, że jedna osoba przeciwko systemowi, która zostaje zniszczona przez ten system. Przecież Sadowska jakby poddaje się, ona ma... Bo przed ostatnią rozprawą właściwie... Tak, poddaje się, wycofuje się, bo wie, że już nie wygra. W sensie na poziomie faktów, natomiast wygrywa moralnie, prawda? Ale też ja bym też zwrócił na to uwagę, bo w tym spektaklu też widać. Jedna strona ją niszczy, a druga chce w niej widzieć tylko takiego bohaterkę, świątka. Ikonę, tak. Ikonę, tak. Tak, włożyć tak, w rolę matki cierpiącej. Tak, roli to nie wpycha ją w pewną rolę, której ona właściwie też nie ma siły przyjąć, prawda? Bo ona mierzy się z konkretnym swoim bólem. Tak. A ona ma być symbolem, chodzić na manifestacje, iść w pierwszym szeregu i być... wizualizacją cierpień matki Polki ze stanu wojennego. I to też Agnieszka świetnie pokazuje. Tak, tam. To prawda. Cezary, a jeszcze co do twoich książek, to też ta uniwersalna sytuacja. Uzmysłowiłam sobie, bo ty piszesz w obydwu przypadkach, może nawet bardziej w książce o Przemyku, o tym, jak całe państwo zostało wykorzystane, wszystkie możliwe machiny po to, żeby udowodnić tezę, na której zależało władzy. I właściwie jak teraz oglądałam relacje z procesu chłopaka, którego posądzono o to, że wjechał w samochód Szydło i przez 6 lat ten chłopak, który poszedł na studia prawnicze po to, żeby oprzeć się tej machinie prawa, to pomyślałam sobie, że może skutki nie są tak dramatyczne, ale to jest ta sama powtarzająca się sytuacja. Bo mechanizmy władzy są wieczne. Ja to zrozumiałem. Znaczy władzy despotycznej, dyktatorskiej. To wiesz co, każdy dąży do tego, każda władza dąży do tego, żeby być lepiej słuchana i bardziej kochana. I kiedy się to nie udaje, zobacz, w Stanach Zjednoczonych też było podobnie, zaczynając od Watergate. To wiesz, prawda. A pewnie wcześniej były takie rzeczy, że trochę chcemy pomóc temu społeczeństwu zrozumieć, jakbyśmy chcieli być postrzegani. I ja dopiero zrozumiałem, wiesz co, przy pisaniu Przemyka zrozumiałem, że te mechanizmy są wieczne. Bo tam byli sanitariusze. Żeby odebrać im wiarygodność, to państwo PRL-owskie nakręciło medialną histerię, że oni są złodziejami, bandytami, biją pacjentów. A w 2016 zobaczyłem, że dla władzy PiS-u kimś takim są sędziowie, którzy kradną kiełbasę, chociaż to jest jeden przypadek. I z takich pojedynczych przypadków można zrobić machinę całej grupy, z którą się walczy. No i to pomyślałem, oczywiście to nie jest porównywalne, ale mechanizmy były te same. Kłamstwo, manipulacja. Używanie ta władzy do własnych interesów. Zebranie, wiesz, machiny środków, mediów państwowych po to, żeby to robić. No i dzisiaj, wtedy była wolna Europa, dzisiaj mamy niezależne... Wolne media, jeszcze. Jeszcze mamy wolne media. Które nie to demaskują, jak długo. Jak daleko pan Świrski pozwoli, żeby była to... Ja wiem, jakie to jest ważne. Bo wiesz co, przy okazji tej rocznicy wieczorem był, po południu był spektakl Agnieszki, a wieczorem film, żeby nie było śladów. I wiele osób po raz pierwszy zobaczyło ten film w telewizji polskiej. To cały czas jest ważny element zdobywania wiedzy. I jeśli na czele tej telewizji stoją osoby nieuczciwe, manipulatorzy, dla których najważniejszy jest partyjny interes, no to robią ludziom wodę z mózgu. No i to robią. Nie jest tak, jak jesteś w małym miasteczku, to nie idziesz kupić sobie Gazety Wyborczej, bo jej nie ma. Nie możesz sobie posłuchać TOK FM, tylko masz jeden przekaz. TVP 1, TVP 2, TVP Info. A tam jest... Jedna wersja wydarzeń. To jest żołnierz wolności w wersji telewizyjnej. No tak, tak. Bardzo wam gratuluję i książki, i spektaklu. Myślę, że to moje doświadczenie, żeby łączyć
te dwie opowieści jest bardzo dobre i bardzo wzbogacające. Agnieszko, kiedy kolejne spektakle? Bo ty jako siłaczka monodramów krążysz z nimi później po Polsce. To jest też jedna z takich ważnych moich gałęzi zawodowych, żeby jeździć po małych miasteczkach, o których właśnie wspomniał Cezary. I tam jest zupełnie inny odbiór, kontakt z widownią, ta relacja, którą też tam buduję, jest nieco inna i to jest też taka moja misja. Teraz mam Toruń, później gram też w Krakowie. I chciałam też podkreślić, że reżyserką jest Ania Gryszkówna, a autorem scenariusza jest Piotr Rowicki i spektakl powstał w Domu Spotkań z Historią. I dla mnie ta opowieść, jakby ona istnieje w konfrontacji z widzem, więc mam nadzieję, że będę mogła naprawdę jeździć i też bardzo dobrze mi się gra, kiedy po spektaklu jest jakiś specjalista, jakiś ekspert też. Tak. Jeżeli to będziemy grać dla młodzieży, to też widzę, że ktoś jest, który opowiada, co znaczą wolne sądy, co znaczy wolność. Tym właśnie 18-latkom, którzy na jesieni będą głosować. Czyli Agnieszka już ruszyła w kampanię. Zapraszam, polecam i książkę Cezarego bardzo, bardzo czyta się jak powieść, więc nawet jeśli kogoś nie interesuje historia, to może przeczytać doskonałą powieść z historią w tle i na spektakl monodram Agnieszki. Zapraszamy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Trudne tematy dzisiaj, ale ważne. A teraz zapraszam na materiał Pawła Tworka z promocji najnowszej płyty Katarzyny Nosowskiej, Degrengolada. Zapraszamy. Kasia Nosowska to artystka uwielbiana przez Polaków, a dzisiaj odbywa się premiera jej najnowszej płyty Degrengolada. I w związku z tym faktem jesteśmy właśnie w Galerii Sztuki Współczesnej na Nazenic, a w tej galerii artystka połączyła świat wizualizacji, kolorów i zapachów, które nawiązują do poszczególnych utworów z tego krążka. Degrengolada to jest w pewnych środowiskach rozpad moralności. Czy tutaj właśnie skupiasz się na tym rozpadzie moralności w tej płycie? Ta płyta jest w pierwszej warstwie, może sprawiać wrażenie takiej, która, nie wiem, nie jest, że osoba tworząca nie jest specjalnie zachwycona rzeczywistością, która ją otacza. To nie jest tak, ponieważ jestem już za stara, żeby się oburzać albo nie zachwycać. Mnie zachwyca wszystko w procesie, jakim jest życie i uważam, że rzeczywistość jest, jaka jest, bo ją taką tworzymy, bo na taką pozwalamy, czyli ona jest. Czyli rzeczywiście, Degrengolada, poza tym to jest bardzo ładne słowo, ja lubię ładne słowa, czyli ona w jakimś sensie trochę opisuje tę płytę. Natomiast tak naprawdę głównym przekazem, tym, co jest w podprogu tej płyty, to jest to, że człowiek jest gigantem. Właśnie tutaj przed chwilą, że jesteś wszystkim, a nie niczym. Na premierze pojawiło się mnóstwo fanów Kasi Nosowskiej, których zapytałem o to, jak się czują po spotkaniu z artystką i za co lubią jej twórczość. Czuję się doskonale, chociaż cały czas roztrzęsiony, bo wrażenie niesamowite spotkać taką artystkę. Udało nam się jako ostatni dostać w kolejkę, więc super. Głos, przede wszystkim teksty, które są mi bardzo bliskie i bardzo często się z nimi identyfikuję. Odbijam się w niej jak w siostrze i to jest piękne mieć taką bratnią duszę na rynku muzycznym. To jest, dla mnie jest to ikona moich czasów i jestem przedumna, że widywałam ją w tramwaju jako dziecko. Przejrzałem twoje ostatnie posty na Instagramie i widzę, że dla ciebie też bardzo ważna jest natura. Zapytam o to, co jest dla ciebie takim Edenem. No, moje najbliższe otoczenie, ja nie mam wielkich potrzeb, czyli wyprowadziliśmy się pod Warszawę i mi wystarczy to, co mam, po prostu, nie wiem, ten skrawek, kurczę, zieleni, która jest naszą zielenią, ten kawałek lasku i mi to wystarcza. Zresztą ja w ogóle po prostu uważam, że kontakt tak naprawdę z naturą można nawiązać, mając jedno drzewo za oknem. Ja całe życie tak miałam, że miałam jedno drzewo. Zawsze miałam za oknem jakieś drzewo, które stawało się dla mnie odnośnikiem i jakby ono właśnie pozwalało mi wyregulować puls i jakby połączyć się jakby z naturą. Czyli na przykład przez ostatnich wiele lat obserwowałam jeden klon, o którym wielokrotnie też pisałam, a teraz mam parę sosen. Więc no,
No mówię, no dla mnie właściwie tam, gdzie się znajdę, gdzie jestem spokojna, to jest Eden. Leżę na wznak. Z wszechświatem zlewam się. Czy ty byś chciała coś tą płytą przekazać? Ja bym chciała tylko i wyłącznie powiedzieć do każdej osoby, młodszej, starszej, naprawdę do każdej, że ja sprawdziłam to. Chodzi w tym wszystkim tylko o to, żeby spojrzeć w lustro i się zachwycić po prostu sobą. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale to są fakty. To jest czasami bardzo trudne. My mamy sobie wiele do zarzucenia albo czujemy, że musimy się bardzo starać, że musimy jeszcze tylko to zrobić, żeby już wreszcie zasłużyć. Nie, to jest kłamstwo. Żyłam tak przez całe swoje życie, a teraz po prostu jedyne, co chcę powiedzieć, to zobacz, spójrz sobie głęboko w oczy, patrząc w to lustro i pomyśl sobie, Jezu, jaki to jest szał pały, że żyję. To jest niesamowite i że wszystko jest możliwe. Czasami bardzo trudne, ale możliwe. I po prostu, jesteśmy gigantami, to chcę powiedzieć. Jesteś gigantem, człowieku. No i to już tyle, ale jak jesteśmy w Big Booku, to oczywiście oprócz książek i dobrej kawy można się tu spotkać tym razem z pisarzem Royem Jacobsenem, norweskim pisarzem, autorem błyskotliwych, doskonałych powieści. Spotkanie z nim tu w Big Booku 27 maja, także zapraszamy i polecam też zbiórkę na Patronite, bo powstaje nowa siedziba, drugie miejsce Big Bookowe na MDM-ie, także możecie wesprzeć fundację, możecie wesprzeć twórczynię, dokładając się do tego, żeby ta nowa siedziba Big Booka była równie piękna, ciepła i atrakcyjna jak ta. Do zobaczenia za tydzień.